Widzieliście? Widzieliście? Mówiłem wam, że to wariat, wariat! Paradoks to autorski spektakl Krzysztofa Pulowskiego inspirowany dwiema książkami Josepha Hellera, Paragraf 22 i Closing Time. Obie pozycje opowiadają historię amerykańskiego bombardiera. Akcja pierwszej z nich toczy się w czasie II wojny światowej, zaś drugi tytuł to kontynuacja historii tego samego żołnierza w latach 90. Wszystko myślę, mam doskonały, precyzyjny plan. Karamba! Josef Heller przewidział, że będziemy robili spektakl, aby był on wiarygodny. Przedstawi nam też Josariana w kwiecie wieku. A zatem dzięki temu mogliśmy skonstruować taki monodram, gdzie z tysiąca stron pięknej literatury samą esencję, samą meritum, sam sok soków, samą ambrozję wycisnęliśmy. Krzysztof Rogacewicz to aktor teatru i telewizji. W tym roku przypada 30-lecie jego kariery aktorskiej. Zagra on główną i jedyną rolę w tym spektaklu. Człowiek, który przeżył wojnę, człowiek, który w tej chwili jest już tym tak zwanym rentierem, który już wszystko wie, do wszystkiego ma dystans, to właśnie ja. Ja nie Rogacewicz, tylko ja aktor. Sztuka ta jest oparta na wielu skrajnych emocjach i jak twierdzi sam aktor... ...zwolniony od lotów. Wystarczyło, żeby o to poprosił. Lecz gdyby to zrobił, nie byłby wariatem i musiałby latać. Dobrze, byłby wariatem, gdyby chciał latać i byłby normalny, gdyby nie chciał. Lecz będąc normalny, musiałby latać. Skoro latał, był wariatem i mógł nie latać. Lecz gdyby nie chciał latać, byłby normalny i musiałby latać. Byłem wstrząśnięty absolutną prostotą działania paradoksu. Co więcej, spektakl nie będzie opierał się tylko na grze aktorskiej. Zimno mi, boli, boli. Wszystko będzie dobrze, wszystko panuję nad sytuacją. Boli, boli, boli. Będzie bardzo duża ilość nie tylko mnie, ale też będą też obrazy, sceny na tych białych brytach, które widzicie za mną i wokół mnie, to będzie się też działo inne życie teatralne, filmowe w trakcie spektaklu i będzie i śmieszno, i straszno. Zapraszam serdecznie na premierę 25 czerwca i 27 czerwca do Zdrojowego Teatru Animacji o godzinie 19. Teatr Maska, Krzysztof Rogacewicz na scenie. Krzysztof Pulkowski, autor scenariusza i całego przedsięwzięcia. Spektakl nazywa się Paradoks. Zapraszamy serdecznie.